Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. Nad północną, zachodnią, wschodnią i południową Europą niże z frontami atmosferycznymi, a nad pozostałym obszarem pola wysokiego ciśnienia. Pogodę nad Polską kształtować będzie wyż i napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Dziś nad Wyspami Brytyjskimi, Półwyspem Iberyjskim, nad środkowo-wschodnią i wschodnią Europą więcej słońca, a nad pozostałym obszarem dużo chmur, miejscami deszcz i na południu lokalnie burze. Chłodniej w Londynie około 16 stopni, a najcieplej w Atenach 34. I zmieniamy mapę. W północnej połowie kraju przeważnie pogodnie, a na południu i południowym wschodzie deszczowo i pochmurno. Na pozostałym obszarze sporo chmur, a na przeważającym obszarze na termometrach temperatura w granicach 17-18 stopni, tylko na ziemi lubuskiej około 20 stopni. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1015 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.